Dzień dobry Państwu. To wielka przyjemność przedstawić tę listę. Zanim przedstawimy te firmy, które znalazły się w kolejnej edycji badania Diversity in Czech na liście najbardziej zaawansowanych organizacji, dwa słowa o samym badaniu. Jesteśmy ciekawi właśnie, jak przebiegało badanie. Może zacznijmy od tego. Wiem, że przyniosłaś ze sobą prezentację. Tak, mam kilka slajdów, dosłownie z 10-11. Podstawowe informacje. Badanie w tym roku realizowaliśmy od początku stycznia do 20 marca. Wydawało nam się, że to wydłużenie terminu sprawi, że będzie tych organizacji, które wezmą udział, więcej. No niestety, jak wiemy, 24 lutego wybuchła wojna, więc firmy były zajęte innymi tematami niż badanie. Rozumiemy to. Wielu uczestników poprzedniej edycji zgłosiło nam, że mimo najlepszych chęć nie są w stanie wziąć udziału. Niemniej jednak o jedną firmę, o jednego pracodawcę więcej wzięło udział w naszym badaniu. Badanie opiera się, tak jak podobnie jak w ubiegłym roku, na standardach wytycznych międzynarodowych. Składa się na niej 5 bloków pytań, 5 obszarów tematycznych. Pierwszy, podstawy zarządzania, programy działania i budowanie zaangażowania. Te 3 pierwsze bloki są blokami, które są punktowane, oceniane. Natomiast wskaźniki rezultatów, w których pytamy firmy o to, ile na przykład kobiet jest na stanowiskach kierowniczych, albo jaki procent pracujących ojców korzysta z uprawnień do opieki przysługujących ojcom, czy jaki jest czas awansu kobiet na wyższe stanowiska kierownicze w organizacji. Te odpowiedzi traktujemy jako taką dobrą dla nas bazę analityczną, edukacyjną. Natomiast mamy poczucie, że trudno byłoby te wskaźniki sprawiedliwie oceniać, biorąc pod uwagę specyfikę różnych sektorów. W badaniu jest jeszcze ten 5 obszar dotyczący działań pracodawców w obliczu pandemii. No, przypominam, że badanie dotyczyło 2021 roku, kiedy jeszcze pandemia była w pełni, więc to też jest obszar dla nas ważny, ciekawy, no ale też go nie punktujemy, nie oceniamy w ten sposób. Co roku mamy też taką ambicję, żeby to badanie mobilizowało pracodawców do tego, żeby doskonalić to, co robią w obszarze zarządzania różnorodnością i budowania włączających organizacji. Tak więc w tym roku dołączyliśmy kilka pytań do tych bloków punktowanych, co sprawiło też, że kilka punktów więcej można było w całości badania uzyskać. I oto jak wyglądają wyniki. Ten pierwszy słupek to jest średnia z całego badania. Najwyższy słupek, wynik firmy, która osiągnęła najlepszy rezultat. I z kolei te niskie szare słupeczki to są wyniki organizacji, które osiągnęły w danym bloku najmniej punktów. Jak Państwo widzą z tego porównania, jeżeli chodzi o średnią, ale też wynik najlepszej organizacji w tym zestawieniu, w tym badaniu, obszarem, z którymi pracodawcy mają najwięcej wyzwań, to programy i działania. Tutaj też kilka, no, tak jak powiedziałam, badanie jest bardzo obszerne, trudne, ale też kilka pytań chcieliśmy Państwu pokazać, tych, które w każdym z tych 3 bloków zyskały niemal 100%, czy najwyższy wskaźnik odpowiedzi pozytywnych, i tych, które sprawiają firmom wciąż najwięcej trudności. Jak Państwo widzą,
stosowanie rozwiązań, które dotyczą wspierania różnorodnych dostawców, czyli tutaj mówimy o tym temacie, o którym mówił przed chwilą też pan profesor Adam Bodnar, o łańcuchach dostaw. Zaledwie 1/5 firm ma tutaj rozwiązania, a mówimy tutaj o firmach, które no rzeczywiście są bardzo świadome, bardzo zaangażowane, no więc to pokazuje duży obszar do rozwoju. Również, co nas wciąż zaskakuje, posiadanie rozwiązań skierowanych do określonych grup pracowniczych. To jest w skrócie ujęte pytanie. Tutaj chodzi o programy i działania, które dotyczą na przykład wspierania kobiet, wzmacniania kobiet na drodze do stanowisk kierowniczych, czy wspierania ról opiekuńczych kobiet i mężczyzn w organizacji, czy zwiększania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Wciąż, no, można powiedzieć, 1/3 tych organizacji pozytywnie tutaj odpowiada. No i też ten punkt na podobnym poziomie, wspierane grupy pracowników, tutaj chodzi o sieci pracownicze, no też 1/3 organizacji ma takie sieci. Tutaj kilka wskaźników rezultatów, które, jak już powiedziałam, nie były punktowane. Dość, można powiedzieć, wysoko w tej grupie kształtuje się grupa organizacji, w której kobiety są na tych najwyższych stanowiskach zarządczych, bo to jest no, 1/3. No ale nas, jeżeli chodzi o kobiety na stanowiskach menedżerskich, to jest 41%. To jest w sumie poniżej wobec średnich statystycznych danych, bo akurat w Polsce ten średni stopień menedżerski jest na dość wysokim poziomie, jeżeli porównamy dane z całej Unii Europejskiej. Wreszcie wskaźniki dotyczące zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, czy zatrudnienia obywateli innych państw. Tutaj chciałabym też zwrócić uwagę, że dla organizacji, która osiągnęła najlepszy wynik w badaniu, ten wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wynosi 6%, czyli tak powiedziałabym regulaminowo. Natomiast była organizacja, jedna z organizacji, która brała udział w tym badaniu, osiągnęła wskaźnik na poziomie 12%. Zobaczymy, jak w przyszłym roku będą wyglądały też te dane dotyczące zatrudniania osób, obywateli innych państw. Prawdopodobnie można się spodziewać tutaj wzrostu. Taki slajd podsumowujący w sumie, jak państwo widzą, te organizacje, które brały udział w badaniu, cieszą się tym, że pracownicy i pracownice różnych szczebli pracują stosunkowo długo, bo to jest od około 10 do 12 lat, więc przy tym niepewnym i zmianach na rynku pracy myślę, że to są no, bardzo dobre rezultaty. Jeszcze takie jedno podsumowanie dotyczące obu edycji. Tak jak powiedziałam, część pracodawców, którzy uczestniczyli w poprzedniej edycji, tylko powtórzyło to badanie w tym roku. Natomiast 2/3, można powiedzieć, 2/3 z nich osiągnęło wynik lepszy niż w poprzedniej edycji, może była trudniejsza, 1/3 gorszy. Natomiast nie był to na tyle zły wynik, żeby wypaść z list. Te firmy są wciąż po raz kolejny na liście najbardziej zaawansowanych pracodawców. Czy z tych wskaźników można się przekonać o stanie zaawansowania progresywnego biznesu, ale tylko biznesu, czy też innych organizacji? No właśnie, tak jak mówiłam, my otwieramy się, znaczy zapraszamy do badania wszystkich pracodawców, niezależnie od wielkości, nie powiedziałam o tym wcześniej, ale też w naszym badaniu mogły brać udział firmy średnie, małe, wobec nich stosowaliśmy łagodniejszą punktację. Natomiast no, tych firm zgłosiło się niewiele, bo kilka i tylko jeden samorząd.
także. Wspomniałaś o wyzwaniach, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością, czyli wielokulturowość w filmie, która zapukała do nas w sposób niesymulowany. Jakie są jeszcze inne wyzwania, jeśli chodzi o zarządzanie różnorodnością? Tak, ja myślę, że do tego tematu różnorodności kulturowej jeszcze nie raz będziemy powracać. Natomiast no, są też, powiedziałabym, stare wyzwania zarządzania różnorodnością. Czyli jak mówimy, że stare, no to nomen omen wiek, można by było powiedzieć. Znaczy mówię tutaj trochę żartobliwie, ale chodzi mi tu z jednej strony o kwestię różnorodności, wielopokoleniowości pracownic, pracowników w organizacjach. Te będą coraz bardziej różnorodne, także w tym wymiarze, ale też związanej z tą kwestią pełnienia ról opiekuńczych przez kobiety i mężczyzn w odniesieniu też do dorosłych osób zależnych, tak? Jesteśmy społeczeństwem starzejącym się szybko i ta potrzeba opieki, zapewnienia opieki naszym rodzicom, dziadkom będzie coraz większa, więc tutaj jakkolwiek widzimy i nawet bardzo mocno współpracujemy, tutaj pozdrawiam Karolinę Andrian, która w Fundacji Szeptek Care to partnerskie dzielenie ról opiekuńczych promuje, tym się zajmuje ta fundacja, to my też jako organizacja, która wspiera różnorodnych pracodawców, bardzo mocno chcemy podkreślać potrzebę partnerstwa w pełnieniu ról opiekuńczych wobec dorosłych osób zależnych. I to jest zauważane także po stronie dziennikarskiej, bo rzeczywiście ja zauważyłem to, że jeśli chodzi o agendę Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to właśnie istotność pełnienia ról opiekuńczych jest jednym z wiodących tematów, jaki przebija się do opinii publicznej z waszej strony. No tak, ale też digitalizacja, więc to, o czym mówił profesor Bodnar, niedługo raport wydamy na ten temat, także... I zresztą na twoje słowa można użyć dowodu, który pochodzi z ostatniego spisu powszechnego, bo rzeczywiście zaawansowanie wiekowe w Polsce postępuje. Ale przystąpmy teraz wspólnie do przedstawienia listy Diversity in Czech. Tak jest. Wiem, że zarezerwowałeś sobie dla siebie przyjemność rozpoczęcia listy, czyli jesteśmy przy literze A. Jesteśmy przy literze A. Mam klikać? I pierwsze, więc tak, jeszcze dwa słowa wyjaśnienia. Będziemy wyczytywać firmy w kolejności alfabetycznej, więc ta lista, ta kolejność nie ma... jest zgodna z kolejnością alfabetyczną, tyle chcę powiedzieć. Natomiast, tak jak powiedziałam, dążymy w tym naszym badaniu też do mobilizowania firm, do zachęcania do tego, żeby robić więcej, mocniej. I też w tym roku chcieliśmy jakoś szczególnie wyróżnić liderów badania, więc przy niektórych firmach zobaczą Państwo takiego ludzika wciągniętymi w geście zwycięstwa dłońmi i to znaczy, że ta firma osiągnęła ponad 80% punktów możliwych do osiągnięcia. Takich firm jest dokładnie 6. No wtedy można nawet bić brawo, skoro już mówimy o dłoniach. Wszystkim należą się brawa, wszystkim. Więc, ale kolejność jest alfabetyczna. A więc pierwsza firma to Alcon Polska. Dziękujemy. Kolejna, Alstom Polska, ArcelorMittal Polska, Bravura Solutions Polska. O, przeskoczyłam. Jeszcze BNP Paribas Polska, tak. BNP Paribas, tak, to jest ta organizacja, która osiągnęła ponad 80% punktów. Teraz Bravura Solutions. Castorama Polska, wielkie brawa. Firma CCC. Teraz pozwól, że ja będę miał przyjemność chwalenia się dalej listą. Mam klikać tylko, tak? Mamy więc CD Projekt. Poproszę o brawa. Cemex Polska.
Citibank Handlowy w Warszawie. Poproszę o brawa również. Oraz Citibank Europe. Nagrodzoną organizacją, firmą jest Crédit Agricole Bank Polska. Poproszę Państwa o brawa. I Crédit Suisse Poland. Kolejna organizacja z Rozumiem, że nie przejmujesz jeszcze głosu, więc pozwolę sobie dalej kontynuować. Cashman and Wakefield Polska to firma, która również znajduje się na liście Diversity in Czech. Wiem, że trudno bić brawo po każdej organizacji, lista jest długa, ale mimo wszystko liczymy na Wasze wsparcie. Naprawdę, drodzy Państwo. I dalej mamy DB Cargo Polska, The Wire spółka z o.o., poproszę o brawa. EPP spółka z o.o. i Faurecja Automotive Polska S.A. Poproszę o brawa. Kolejna organizacja to EWEN Polska spółka z o.o. Grupa Saint-Gobain. Henkel Polska. ING Bank Śląski. I dalej na liście Diversity in Czech w edycji 2022 znajduje się Intel Technology Poland. Tak więc poproszę Państwa o brawa. KPMG spółka z o.o., a także Luxoft Poland. Dziękuję bardzo za brawa. W imieniu tej organizacji jest kolejny bank, czyli mBank. Nie, a tak, dobrze. Ale sprawdzaj mnie tak. Sprawdzamy double checking. Absolutnie nie możemy sobie pozwolić na to, żeby pominąć jakąkolwiek organizację w tych firm, które tak mocno wyróżniają się na polskim rynku. I kolejny bank, zresztą obecny nie po raz pierwszy na tej liście, czyli NatWest Polska. Już nawet można się zorientować, gdzie siedzą pracownice i pracownicy banku. Orange Polska również. A także Orsted Polska, spółka z o.o. Marzena. Pfizer Polska. Philip Morris. I Pol Energia S.A. Na tej liście znajduje się również Provident Polska. Poproszę o brawa. Santander Bank Polska, poproszę również o brawa. Shell Polska. Stu Ergo Hestia. T-Mobile Polska. I Unipail Rodamco Polska. I wyczerpaliśmy listę. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i oczywiście zachęcamy do tego, żeby organizacje otwierały się na badanie. Zgadza się? Bardzo zachęcamy. Przede wszystkim też dlatego, że wszystkie organizacje, które podejmą ten wysiłek i wypełnią ankietę zgłoszeniową, otrzymują bardzo obszerne podsumowanie składające się z kilkudziesięciu slajdów, w którym jest odniesienie do każdej grupy pytań, do każdego pytania, w którym widzą, jak wypadają na tle średniej organizacji, które brały udział w badaniu, i jak na tle organizacji, która osiąga najlepsze wyniki. Także ta wartość edukacyjna badania jest bardzo duża, co zresztą podkreślały organizacje, które brały udział w ubiegłorocznej edycji. To tyle. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo i powiemy, że pełna lista się opublikowała.